Bardzo kocham ptaki, nawet bardziej jak ludzi, ponieważ po ludziach można się spodziewać i dobroci, i podłości. Natomiast ptaki są zawsze niewinne. Film ten jest opowieścią o człowieku, który żyje z dala od wielkich miast, w świecie natury, nieskażonym jeszcze brutalną ingerencją współczesnej cywilizacji. Jest to opowieść o Zefirynie Pongowskim, strażniku z rezerwatu przyrody na jeziorze Druzno koło Elbląga. Opowieść o człowieku, który mawia o sobie, że jest szczęśliwy. Do Gdańska przyjechałem z rodzicami w 1945 roku z Lublina. Będąc chłopcem, zacząłem się interesować przyrodą, zwierzętami i tutaj w szczególności przypadły mi do gustu ptaki, których wówczas na terenie Gdańska było bardzo dużo. Gdańsk był miastem bardzo rozwlekłym, między dzielnicami występowały całe masy niezagospodarowanych lasków i stawów. Na terenie tych lasków gnieździło się bardzo dużo ptaków śpiewających, natomiast na stawach występowało bardzo dużo ptaków błotnych.